i modlić się uwolnienie o przemianę waszych serc, waszego wnętrza, aby Jezus was przenikał. Klęknijmy teraz wszyscy w skupieniu, w modlitwie, w śpiewie, oczekując na spotkanie z Jezusem. Uwielbiajmy Pana, uwielbiajmy tą pieśń chwały teraz. Jezusa, który przychodzi, aby nas zbawiać, aby nas uzdrawiać. On jest tutaj między nami. Popatrz na ołtarz. Popatrz na Chrystusa, który teraz jest wnoszony. Wnoszony przez posługę kapłańskich dłoni, by być tutaj między nami. Popatrz na Chrystusa, który przychodzi w miłości swojej. On jest zawsze dostępny. On jest z Tobą. Interesuje Go wszystko w Twoim życiu. Przede wszystkim Twój ból, cierpienie, Twoje łzy, Twój smutek i Twoje choroby i rany. Jezus przychodzi do nas na ołtarz. Tu i teraz ten sam, który uzdrawiał 2000 lat temu, uzdrawia także teraz. Jezus żyjący, w Jego ramach jest nasze zdrowie. On przyszedł, by ocalić to, co zginęło, bo nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. Przyjdź dziś do Jezusa, by się z Nim ujednać przez sakrament pokuty. Przyjdź dziś do Jezusa, by prosić Go o uwolnienie, o uzdrowienie ze swoich ran, ze swoich chorób, ze swoich niemocy. A Jezus będzie działać, bo dla Niego nie ma rzeczy niemożliwych. Jego wielbimy w tym świętym czasie. Dlatego zapraszam Cię, spotkaj się z Nim w spowiedzi świętej poprzez posługę kapłańską. Spotkaj się z Nim przez dar modlitwy wstawienniczej, podchodząc do dwuosobowych zespołów księży, misjonarzy, którzy będą posługiwać dla nas. Nie wstydź się tej miłości Pana. On jest tutaj, aby działać w naszym życiu, by uzdrawiać nas swoją mocą. Wielbimy Cię, Panie. Wywyższamy Cię, bo jesteś żyjący, pełen chwały, pełen czci, wszechmogący, który uwalniasz z grzechu, rozrywasz kajdany i więzy niewoli, przeprowadzasz z ciemności do światła, ze śmierci grzechu do życia własne. Wielbimy Cię, błogosławimy i prosimy Cię przyjść. Otwórz nasze serca tego wieczoru, byśmy mieli odwagę i ufność pojednać się z Tobą, by opadły nasze kajdany w smutku, lęku i grzechu, abyś stworzył nas na nowo w świętości, miłości i odrodził przez łaskę. Bądź uwielbiony. Tobie chwała. Jezus jest z nami. Jezus jest pośród nas. Jezus pełen miłości teraz patrzy na Ciebie i prosi Cię, abyś odpowiedział mu dzisiaj na Jego wzrok. Wzrok przeszywający pełną miłości. Miłością, która chce dzisiaj dotknąć Twojego serca. Miłością, która chce poruszyć dzisiaj całą Twoją historię życia. On dzisiaj chce, abyś pozwoliła mu na to, by przebywał w Twoim sercu. Teraz w tym momencie patrz na Niego pośród nas, który tu jest ustawiony i zapraszaj Go do tego, by był w Twoim sercu. Rozciąg Mu w tym sercu jak najpiękniejsze morze, by On mógł nam dzisiaj się porysać wraz z Tobą. By On nam mógł dzisiaj przybywać z Tobą w pełnym uwielbieniu w Twojej historii życia. Po to, by Twoje życie dzisiaj zostało dotknięte Jego miłością, Jego łaską.
byś Ty dzisiaj zgodził się na to, by On być przy Tobie. On potrzebuje dzisiaj tylko jednego, popatrzeć na Niego, zaprosić Go do swojego serca, a On wtedy odpowie z całą swoją mocą, mocą, którą ma w sobie, mocą, którą chce, byś Ty dzisiaj przybywał, z mocą, którą chce, byś w wolności wybrał, przybywał na każdą chwilę Twojego życia. Zaproś Go dzisiaj. On jest z Tobą. On jest pośród nas. Nie jesteś sam. Nie jesteś sam, ale jesteś z tym, który jest górem Twojego życia. Jesteś z tym, który to życie Twoje przymienił. I On w tej chwili Twoje serce dotyka ciepło miłości. Miłości, której być może jeszcze nigdy nie zastałeś. Miłości, której być może Ci nikt nie pokazał. Bo On jest tym źródłem. Nie w ludziach na noc, ale na moc miłości Bożej. Miłości Ducha Świętego, który chce dzisiaj dotknąć całą Twoją historię życia. Chce być w pełnej miłości, w Twoim sercu. Dzisiaj przychodzi obok Ciebie teraz i wraz ze śpiewem uwielbienia, ze śpiewem, który będzie dzisiaj nam towarzyszył. On będzie pośród nas. Czy chcesz przybywać z Nim? Otwórz swoje serce. Nie lękaj się, nie bój się. Patrz o tę miłość i zaproś się do swojego serca. I śpiewaj wraz z Nim, bo Jezus jest obok Ciebie. Jezus jest z nami. Możesz do Niego przyjść. Chcę
blisko nas. Emanuel, Emanuel, dotyka nas. Emanuel, Emanuel, nie ma myśli. Jezus, dziś mówi na żonę. Tu Jezus, On Ciebie zaprasza, młodzieńcze, młody. Da maniera che você está neste momento, o Senhor Ele quer te encontrar. W taki sposób, jak w tym momencie się znajdujesz, Pan chce Ciebie znaleźć. Nie bój się prosić o modlitwę. Não tenha medo de ir ao se confessar. Nie bój się pójść do spowiedzi. É Deus que, é Jesus, que te oferece misericórdia. To Bóg, to Jezus, który Tobie ofiaruje miłosierdzie. Ele fala no seu coração como. On mówi do tego serca z miłością. E mesmo se o mundo te condena, mesmo se as pessoas te condenam, ele não te condena. Nawet jeśli świat ciebie oskarża, nawet jeśli osoby ciebie oskarżają, Jezus, On ciebie nie oskarża. Nie bój się. Vive essa experiência de encontro com Jesus. Przeżywaj te doświadczenie spotkania z Jezusem. Nie bój się tych, którzy przeżywają doświadczenie spoczynku w Duchu Świętym. Bóg, On chce spotkać Ciebie. Oh,
Tobie na spotkanie. Senhor, to Pan, który pozwala się znaleźć, spotkać. O Senhor, nesse momento, ele te pede passo. Pan w tym momencie Ciebie prosi o krok. Tylko o krok. Aby On mógł w tym momencie wejść do Twojego serca. Miej tą odwagę, młody, aby zrobić ten krok. Pierwszy krok to jest od Boga. I On postawił już ten krok. On jest tutaj, Pan jest tu. On pozwala Ciebie znaleźć. I On Ciebie prosi. Miej odwagę, aby przyjąć Pana w tym momencie. Miej odwagę, aby wyjść na spotkanie Pana. My chcemy, Panie Jezu, otworzyć nasze serce na Twoją łaskę. Pracuj w nas, Panie, w takiej formie, w taki sposób, jak Ty pragniesz. W tym momencie, Panie, chcemy otworzyć nasze serce. Panie, Ty jesteś Panem wszystkiego. Seja dono também dos nossos corações. Bądź Panem naszych serc. Nós queremos Te dar o nosso coração. My chcemy dać Tobie nasze serce. É Teu, Senhor. É Teu, Senhor. Jest Twoje, Panie. Faz o que o Senhor quer. Uczyń to, co chcesz. Jezus pragnie dzisiaj spotkać się z Tobą, jako najlepszy przyjaciel. Przyjaciel, którego może nigdy nie miałeś. Spójrz na Niego, jako osobę bardzo bliską, upragnioną, któremu możesz zawierzyć swoje pragnienia. To, co musisz o wszystkim powiedzieć dzisiaj, o swoich sekretach, o tym, za czym tęsknisz, za czym marzysz. Zaufaj Mu. On jest tu, aby Ciebie wysłuchać. On jest tu, aby Tobie pomóc. On jest Twoim przyjacielem, przyjaźni. On jest bliski, żywy, obecny. Pragnie być z Tobą. Pragnie Ci pomagać. Od Ciebie zależy, czy chcesz tej przyjaźni. Czy chcesz iść z Nim w swoje życie. Thank you.
ono dzisiaj zawita w Twoim sercu. To, na co teraz patrzysz, jest zwykłym działaniem Jezusa i władzy. Teraz już działanie ma urządzone, ale nie skupia się na tym. Nie skupia się na tym, co zewnętrzne, ale skupia się na swojej relacji z Jezusem. Jezus wie, co dzisiaj chce Ci dać. Jezus wie, po co dzisiaj przychodzi na Twoje historii życia. Jezus wie, dlaczego chce dzisiaj Ciebie dotknąć i pucha cichutko i delikatnie do Twojego serca. I proszę Cię, abyś otworzył mu swoje serce naprawdę, naprawdę osobno. Nie bój się dzisiaj prawdy. Dzisiaj imię Jezus dotyka Twojego serca i ono spoczywa głęboko w nim. Ale ono chce konkretu Twojego dzisiaj. Dzisiaj imię Jezus jest po to, by zaprosić Ciebie do tego, by zgodził się Jezus przyjmie Twoje serce. Dzisiaj Jezus chce, abyś podjął z nim decyzję o tym, by wejść w relację z Nim, byś przestał się bać, byś przestała się już wstydzić tajemnic swego życia. On chce dzisiaj, by jedna prawda dzisiaj zwyciężyła. On nie chce już, byś wierzyła w kłamstwo. On nie chce dzisiaj, byś wierzyła w fałsz, który został Ci w życiu zadany. Fałsz, który mówi Ci o tym, że nie warto mówić grzechu do końca. Jezus dzisiaj przychodzi po to, by Ci pokazać, tak jak Maria Magdalena, że On nie chce oceniać. On chce kochać bezgranicznie. On Cię dzisiaj miłuje ze wszystkimi Twoimi grzechami, z całą Twoimi trudnościami, ze wszystkim, co w życiu było w Twoim sercu. I On wie doskonale, że było wiele grzechów, których bałaś się oddać w spowiedzi. On wie, że były takie grzechy, których bałeś się oddać i dzisiaj one są w Tobie. A skutki tych nieoddanych grzechów są całe w Tobie, w Twojej duchowości, w Twojej psychice, całe w Twojej cielesności. Wszystkie zniechęcenia, wszystkie ataki na Twoją wiarę, wszystkie ataki na Twoją wartość, wszystkie ataki na Twoje piękno, wszystkie ataki na Twoją siłę są dlatego, że boisz się zawierzyć w całości swoje życie Jemu, temu, który Cię kocha, temu, który dzisiaj Tobie mówi, bądź ze mną, wraz Cię spadnić. On chce dzisiaj, byś zapukał do Jego drzwi, bo On kocha i chce, byś wszedł ten dialog. On chce, byś dzisiaj usłyszał słowo, ja Cię kocham. Nikt Cię nie potępi i ja Ciebie nie potępię. On do Marii Magdaleny, do jawnej grzesznicy, którą wystawiono na próbę, którą ludzka zniewaga wystawiła na próbę przed ludźmi i przed Bogiem. A Bóg swojej mądrości powiedział, ja ją kocham taką, jaką jest. Ja ją kocham taką, jaką stoi dzisiaj przed Wami. Ja ją kocham, ponieważ ona jest moją córką. I Ty jesteś dzisiaj w tej prawdzie najważniejszej zatopiony. Jezus, Bóg Ojciec, jest dzisiaj z Tobą, by Ci powiedzieć, Duchu Święty, że Bóg jest Twoim Ojcem. Ty jesteś Jego córką. Ty jesteś Jego synem. I On nie chce już tego kłamstwa, które jest w Twoim sercu, nęka i rani i niszczy Twoje życie. Niszczy Twoje relacje. Niszczy Twoje relacje z Twoimi rodzicami. Niszczy relacje z Twoimi kolegami. Niszczy relacje z Twoimi księżmi, duszpasterzami. Z Twoim najważniejszym pasterzem, niszczy relacje z Bogiem, niszczy relacje z Twoimi przyjaciółmi, z Twoimi oprawcami, z tymi, którzy Ciebie zranili. Ale Jezus dzisiaj jest Tobą. Jezus jest przy Tobie, jak prawdziwy przyjaciel. I On dzisiaj mówi Tobie kolejny raz. Nie jesteś sam. Ja jestem zawsze z Tobą. Oddaj mi dzisiaj w spowiedzi świętej wszystkie tajemnice swojego życia. Wszystkie grzechy, których mi oddałeś, kiedy przygotowywałeś się do spowiedzi generalnej, kiedy przygotowywałeś się do spowiedzi swego życia, kiedy przygotowywałeś się do spowiedzi gimnazjalnej, do spowiedzi wyszłogami, było wiele grzechów, które bałeś się oddać, ale dziś mówię Tobie największą prawdę. Wierz mi, prawdę najwyższą, gdzie każdy grzech jest zatopiony w moim miłosierdziu. Dzisiaj każdy grzech jest zatopiony w mojej miłości. Ja Ciebie kocham z tym grzechem. Ja chcę, byś dzisiaj ten grzech oddał. Ja chcę, żebyś razem zawsze była wolna, uwierzyła w swoją władzę.
Jezus Tobie przebacza. I Ty je Twoje serce, pełne miłości, pełne wartości. Wprawdzie jest wolność, wprawdzie jest miłość, wprawdzie jest Twoja radość. Zapukaj się do tych drzwi, nie bój się. Thank you.
I pomyśl o tym, co ty masz dzisiaj do oddania Jezusowi. Być może to jest twój lek. Twoje rany. Być może coś, co nawet druga osoba nie chce. Ale Jezus, On chce. On mówi dzisiaj do ciebie, ty jesteś moim skarbem. Teraz wyciągnij swoją rękę w kierunku Jezusa i oddaj je, zabierz Jemu. Oddaj swój lęk Jezusowi. Otwórz swoje serce i daj Jemu tą możliwość, aby Ciebie dotknął. Powtórz za mną, Panie Jezu. Mocniej, Panie Jezu. Ja Tobie zawierzam moje serce. Ja Tobie zawierzam, Panie. Moje życie. Pozwól, aby Pan w tym momencie mógł dotknąć tego serca. Pozwól, aby On mógł złamać cały strach. On chce Ciebie pocieszyć. Nie ma Cię.
Wielodynamicznych pokazów z Mosu Słona Słońca. Prawdziwie dotknął naszych serc. Najważniejszy obraz, który taki przyszedł do mnie. Będzie Jezuskie to okna Mosu Słona Słońca. Jezusa, który dotyka wiele serc. Obraz takiej jedynki. Która dotyka serca z ciała. Mój bracie, moja siostro, dla ciebie w tym momencie, który czułeś, czułaś się, że przygnął. Czułaś coś innego w sercu. To Jezus, który dotknął tego serca. To Jezus, który w tym momencie uczynił dzieło w Twoim sercu. To Jezus, który umieszcza swój dotyk. Dotyk Jego, który jest czysty, który nie ma brudu, nie ma śladu, który przychodzi, aby oczyszczać nasze serce. I czuję również, że Jezus chce Tobie dać takie namaszczenie radością. Przez ten dotyk Jezus Tobie daje nowe namaszczenie. Więc weź w posiadanie to, co Jezus Tobie daje. Thank you.
stałeś się tym, który wybrał Jezusa do swojego serca. Stałeś się tym, który pozwolił sobie na to, by Jezus tam zamieszkał. By to Jezus prowadził już całe Twoje życie. By to Jezus wchodził w każdą chwilę Twojego życia. Tyle razy zadawałeś się do pytania, jak być szczęśliwym. Tyle razy pytałem się, jak być radosny, jak być wolny. I dzisiaj Jezus pokazał Ci, że Jego wolność jest tylko w Nim. Tylko w Bogu pełną miłości. I zobacz, On pierwszy wyciągnął dzisiaj do Ciebie rękę. Rękę pełną miłości, ojcowskiej miłości. Rękę, która pochłonęła dzisiaj całe Twoje chwały. Pochłonęła cały Twój ból. Pochłonęła cały Twój lęk. I dziś, mimo upadku, mimo słabości, Jezus Ci mówi, że będziesz lepszy, że jesteś lepszy, że stałeś się lepszy. Bo dziś wybrałeś go do swojego serca. Bo dziś pozwoliłeś mu w tym sercu zamieszkać. On nigdy w to serce nie będzie wchodził bez Twojej zgody. On zawsze będzie szanował Twoją wolność. On zawsze pozwoli Ci, abyś to Ty mógł decydować o tym, z kim będziesz prowadził swoje życie. Ale jeżeli prawdziwie zależy Ci na szczęściu, jeśli prawdziwie zależy Ci na tej wolności, którą dzisiaj tak bardzo odkryłeś, której dzisiaj tak bardzo doświadczyłeś, to Jezus chce, byś na każdym progu swojego życia wybierał Jego. Twoje życie jest pełne wyboru. Twoje życie jest pełne decyzji. I Twoje szczęście zależy od tego, czy Ty w tych decyzjach wybierzesz Jezusa. Jezusa, który będzie prowadził Ciebie za rękę. I owszem, czasem przejdzie Twoją historię życia boleśnie. I czasem dotknie Cię w Twojej historii życia lęk. Ale Jezus powie, ten lęk ja już zabieram. Ten lęk ja dzisiaj pozwoliłem, abyś się otworzyła, ale pozwoliłam, by ten lęk wpłynął w swoim sercu. Być może Jezus zaprosi Ciebie do tego, by przebaczyć tym wszystkim, którzy Ciebie jest krzywdzili. Być może to jest już na chwilę. Być może to będzie jeszcze jutro. Jezus wie kiedy. Jezus wie, w którym momencie jesteś gotowy, gotowa wypowiedzieć imię Jezusa wybaczam wszystkim swoim oprawcom. Tym, którzy mnie skrzywdzili. Dzisiaj Jezus chce jednego. Abyś wybrał i wybrała życie z Nim. Abyś wybrała Jego szczęście. Pełne wolności. Pełne pokoju. To, które pozwoli Tobie dzisiaj żyć. To, które pozwoli Tobie być zawsze z Bogiem. To, które pozwoli Ci uwielbiać Jego imię. Imię, które jest najwyższe. Imię, które jest jedyne. Twoje życie będzie tkliło się. Ty będziesz pełna życia, jeśli będziesz pełna uwielbienia. Nie ma życia bez Boga. Jedyne życie jest w Nim. Człowiek, który powoli doświadcza swojej otwartości. Człowiek, który powoli zaczyna otwierać swoje serce na Jego obecność. Zaczyna żyć. A z tym przychodzi chwała imienia Jego. Chwała Jego wielkości. Chwała to, że On jest. Uwielbienie za to, że On dotyka Jego znak. Że On jest już pośród wszystkich moich trudności. We wszystkich moich relacji. On jest dawcą mojego szczęścia. I ta prawda głęboko zaczyna przemieniać Twoje serce i potęgować uwielbienie. Potęgować chwałę. Twoje serce wtedy raduje się i uszczęśliwia się na Jego obecność. I wtedy zaczynasz żyć Jego życiem. Żyć Jego obecnością. I nie chcesz już nic więcej. Tylko Jego imienia. Tylko Jego życia. Tylko chcesz uwielbić Jego imię. Chcesz już być tylko z Nim. I z nikim więcej. I ta chwila, i ten moment jest chwilą, kiedy możesz uwielbić Jego imię. Czy Twoje serce już żyje? Czy Twoje serce jest już szczęśliwe? Czy Twoje serce chce dzisiaj przebić się od wszystkich smutków i wejść w chwałę uwielbienia Jego imienia, Jego obecności?
To, że On Cię zrodził. To, że On jest z Tobą na każdej chwili Twojego życia. To, że On jest przy Tobie wtedy, kiedy idziesz na najdrobniejsze zajęcie. Wtedy, kiedy idziesz pisać maturę. Wtedy, kiedy idziesz na trudne rozmowy ze swoimi przyjaciółmi. Kiedy idziesz na trudne rozmowy ze swoją mamą czy tatą. Wtedy On jest. I Ty dziś może za to uwielbić Go w imię. Chwalić Go w imię. Uwielbiać to, że On jest. I dziękować Mu za to, że On właśnie jest tam. Że On jest przy Tobie. Uwielbiaj Go razem z nami. Uwielbiaj za to, że On jest. Patrz na Jezusa, ale już patrz z całym życiem, z całą wiedzą o tym, że On jest. Z całym odkryciem, że On jest. Uwielbiaj Go. On jest przy Tobie. On jest tam. Powstań teraz. Powstań cały ten. Yeah.
daje nam dzisiaj wielką łaskę i szeroko otwiera swoje serce wielu. Pojednamy się z Bogiem, wielu jeszcze czeka w sakramencie spowiedzi. Jezus działa. Wielu już przeżyło tą interwencję Pana przez modlitwę wstawienniczą i wielu jeszcze czeka, by przyjąć ten dar, to doświadczenie Jezusa, który przestaje być tylko teorią, ale staje się rzeczywistością. To dotknięcie Boga, który uwalnia, uzdrawia, teraz i leczy. Bóg daje wielką łaskę tego wieczoru nam tutaj, w tej świątyni. Nieważne, co czujesz, nieważne, czy są jakieś znaki, ważne jest Twoje serce, aby się otwierało na Jezusa, by pragnęło Jezusa, by pragnęło doświadczyć spotkania z żywą osobą. Pragniemy Ciebie, Jezu, jak zeschła ziemia, jak zeschła pustynia pragnie wody. Pragniemy Ciebie, Jezu, potrzebujemy Ciebie, jak chorzy lekarza. Potrzebujemy Ciebie, byś nas uzdrawiał, byś nas uwalniał. Dlatego chcemy Ciebie wielbić, bo gdy wielbimy Ciebie, gdy Cię wielbimy, to opadają nasze kajdany. Gdy Cię wielbimy, to uzdrawiasz nasze serca, leczysz rany z nieprzebaczenia, gniewu i smutku, lęku i obaw. Chcemy Cię wielbić z radością teraz, wysławiać Twoje święte imię, bo wielki jesteś nasz Panie, Zbawicielu. Dlatego wstajemy. Wstajemy, by Cię wielbić z radością serca, by Cię wielbić za Twoją miłość, której nie pojmiemy nigdy. Tobie chwała, Tobie cześć, Tobie uwielbienie za Twoje rany, które nas leczą. Tobie uwielbienie za Twoją obecność między nami. Wielbi Jezusa w swoim sercu teraz. Powiedz Jezusu swoją modlitwę. Uwielbiam Cię, Jezu, tak prosto. Uwielbiam Cię, Jezu, powiedz ze mną. Uwielbiam Cię, Jezu. Uwielbiam Cię, Jezu, za Twoją miłość. Możesz sama powtarzać. Uwielbiam Cię, Jezu, za Twoją miłość. Uwielbiam Cię, Jezu, za Twoją obecność. Uwielbiam Cię za to, że przebaczasz mi grzechy przez posługę Kościoła i w Kościele. Uwielbiam Cię za Twoje słowo. Uwielbiam Cię, że jesteś Najświętszym Sakramencie. Uwielbiam Cię, że działasz, że żyjesz. Uwielbiam Cię, że uwalniasz od grzechu, choroby, słabości. Uwielbiam Cię, że mnie uzdrawiasz. Tobie chwała i cześć, bo uzdrawiasz mnie teraz. Ja w to mocno wierzę. Uwielbiam Cię, Jezu. Wywyższam Cię. Rozsławiam. Oddaję Ci cześć.
darowuje naszego życia. Ty to wszystko, co on uczynił i czyni też tutaj. To, co widzimy, to jest tylko to, co Jezus mówił w Ewangelii, że jeśli uwierzycie, znakami będę potwierdzał swoją obecność, to, że jestem pośród was. I nie patrzcie na to wszystko, jak na jakieś wydarzenie z daleka, ale zostawcie to Jezusowi. Jezus wie, po co komu daje dzisiaj odpoczynek lub święty. Dlaczego dzisiaj Jego moc Ducha Świętego dotknęła tutaj, w tym miejscu. Dla Jezusa jest to wiadomo. Ale nie ten dar jest najważniejszy, ale dar Jego obecności w każdym z was. Dar Twojego otwarcia na to, że On może przyjść do Twojej historii życia i może ją przemienić. Dar wiary, dar miłości, dar nadziei. To jest nasz głęboki pokój, bo tam jest Jezus. I za to, że On może u nas jest, tu, w tym momencie, w tej chwili, wychwalajmy i uwielbiajmy jeszcze go w Jego imię. Niech cały ja i całe moje jeszcze ciało pozwoli się Jezusowi działać. Ja żyję, bo żyje we mnie Jezus Chrystus. Ja żyję, bo pozwoliłem dzisiaj Jezusowi działać w moim sercu. Ja żyję, bo miłość mnie dzisiaj dotknęła. Dotknęła mnie profesjonalnie. Dotknęła mnie dlatego, że On, Jezus, jest w środku mnie. Dotknęła mnie dlatego, że dziś zaprosiła mnie tutaj Jego miłość. Dlatego On jest pośród mnie, bo Jemu zależy na moim życiu. Bo Jemu zależy na mojemu szczęściu, Jemu prawdziwie zależy na tym. Byśmy byli wolni, byśmy byli prawdziwi, byśmy byli szczęśliwi. I za to dziękuję. Za to wychwalajmy Jego imię. Bo jesteśmy po to, aby prawdziwie wychwalać Jego obecność. Po to, aby Mu służyć. Do to, aby Jego chwała dotknęła całego świata. I dzisiaj z tych Gryfic, z tego miejsca, dzięki Wam, chwała Jezusa może dotknąć Wasze rodziny. Chwała Jezusa może dotknąć wszystkie Wasze relacje. Te wszystkie relacje, które są zwrotne Waszych rodziców, którzy Wam robili tak z tym. Chwała Jezusa może ich dotknąć, bo Wy śpiewacie z Jezusem. Teraz, w tym momencie, zostańmy wszyscy. Thank you.
Jemu i Bogu. A teraz, kochani, poprosimy, aby to Jezus nam błogosławił, aby On nas rozesłał do swoich miejsc zamieszkania. Tam, gdzie przyjęli nas dobrzy ludzie, tam, gdzie dobroć wielu ludzi pozwoliła nam dzisiaj być. Ale z tym imieniem idź nam i z tym błogosławieństwem. Pozwól, aby Jezus działał też tam, bo Ty jesteś dzisiaj posłany przez Jezusa. To błogosławieństwo Cię posyła tam, byś niósł tą radość, wolności. Kleknijmy to Boże i wyciszmy swoje serca, przyjąć to błogosławieństwo Chrystusa na tą noc, na całe życie nasze. Przyjmij błogosławieństwo Jezusa, który Tobie błogosławi na Twoje radości i smutki, bóle i choroby, lęki i obawy. Błogosławić, by Cię zbawiać, leczyć, uwalniać. Błogosławić całe Twoje życie, całe Twoje serce, wszystko to, co się w nim mieści, całą Twoją duszę. Błogosławić całe Twoje życie, by je uzdrawiać i oczyszczać, czynić świętym na chwałę Boga. Przyjmij to błogosławieństwo. Przyjmij to błogosławieństwo otwartym sercem i umysłem, czyniąc znak krzyża na znak przyjęcia tej łaski. Módlmy się. Dobry Ojcze, pełen miłości, dziękuję Ci za Twoją obecność i prosimy tu wszyscy zebrani, abyś poruszając nasze serca, niósł nas do wszystkich miejsc, do których potrzebujesz i swoją miłość, byś mógł ją darzyć wszystkimi, do których nas poślesz, przez Chrystusa Pana naszego. Które jeszcze oczekiwały na modlitwę wstawienniczą. Prosimy o cierpliwość. Będziemy jutro także modlić się za Was. Będziemy kontynuować ten wieczór uwielbienia także jutro. Chrystus będzie działać, uzdrawiać, leczyć. Dziękuję Mu za ten czas, za to, że tak bardzo otworzył swoje serce i w sakramencie pokuty, i w sakramencie Eucharystii dzisiaj, i przez modlitwę wstawienniczą. Za chwilę rozejdziemy się do domów. Ogłoszenia są dwa. Znaleziono telefon komórkowy, czarny Sony Ericsson. Zginęła torebka, może ktoś się znalazł. To też prosimy tutaj o kontakt. Prosimy Was, byście spokojnie, bezpiecznie szli na nocleg. By nikt nie wracał sam. By iść grupami z opiekunami. Bezpiecznie i
też nie nadużywać gościnności rodzin. Thank you.